Siemanko moi drodzy, w końcu sceneria iście świąteczna, choć do świąt jeszcze trochę zostało, dzisiaj będziemy ubierać choinkę, ale póki co, teraz się dopiero tak rozpadało, bo byłem załadować jedną naczepę i kurczę, przyjechałem i zaczęło tak padać, ale dobra, jedziemy teraz do Lidla coś sobie kupić. Może uda nam się w końcu dzisiaj ubrać tą choinkę już. Co mówisz? Że w środę chcesz dzisiaj ubierać tą choinkę? To ja ją przyniosę, a ty będziesz ubierał, co? Czemu? Ja przyniosę, wy będziecie ubierali. My będziemy ubierali, to ty masz ubierać. Co ta matka robi? Poszalała? Jak już powiedziałem, jedziemy do Lidla. Po co jedziemy do Lidla? Po orzeszki. Nie po orzeszki. Kukie, mleko, mąka, jaja, masło, orzeszki. Po ten, jak to się nazywa? Po parmezan, o, bo będziemy gotować carbonare na kanał ten drugi nasz Quick Cooking. No opowiadam właśnie, że jedziemy po ten, nie wiem czy dobrze powiedziałem, bo ja czasami źle mówię, po carbonary jedziemy, tak? Nie, po parmezan. Jedziemy po parmezan do carbonary, bo nie mamy. No, do carbonary właśnie. Ewka, proszę bardzo, jak się rzuciła na kaczuszki. Dobrze, fajnie. Są. Nawet ceny nie sprawdziła, po ile są? No jak nie, 13,99 za kilo, a one mają pewnie po półtora gdzieś. Chodź, przechodzimy. Dobrze. Poczekaj, bo muszę sprawdzić wagę, a tu widzisz wagę? Nie widzę. Tu jest, 2,5 kg prawie. To nic, dobrze, to jedziemy. Ewa kupuje takie rękawiczki, które tutaj są po 35 zł prawie. Za 17 z tego, za 17, prawda, z internetu, z Allegro, a tutaj są po 35 zł, czyli dwa razy drożej. Wiecie, które rękawiczki, nie? Na Quick Cookingu możecie sobie zobaczyć. Ktoś tam powiedział, że to są ohydne rękawiczki, ale ten ktoś chyba nie ma pojęcia. Nigdy nie gotował tego. Nie spalecił się ze 100 razy i nie oparzył z 500. Tak jest. Właśnie. Zawsze można różowe ubrać. Może różowe nie są ohydne, no nie wiem. Nie wiem, ja akurat ta firma ma czarne i będę miała czarne. Oczywiście, że tak. Yeah, spend my time running around, keeping people. No. Co masz? Co tu masz? Tutaj? No. Tutaj takie mamy. Z Włoch sobie przywiozłem takie te. Aha. Może się przyda do czegoś. Może. A do czego? Nie wiem. Słuchaj. Zawsze się do czegoś przydaje. Wódki nie ma, to i tanio się zapłaciło, nie? 170 zł. No to tanio. Odprowadzisz? Czy tak, ja mam? Odprowadzę. Bo ja mogę też odprowadzić. Wiecie dlaczego Ewa chciała odprowadzić koszyk? Zaraz mam pędzoczek. Tutaj pieniądz, tak jej w głowie. Złotówkę chciała mi zafajndolić. No, teraz jedziemy po Donie i do domu. Jesteśmy w domu już, moi drodzy. Tutaj te dziewczyny oglądają suknię i oglądają jeszcze panią fotografkę. Panią fotografkę, która będzie fotografowała Donie 18 i ewentualnie jakiś filmik czy coś, tak? Chyba się z nią właśnie dogadamy. Tak? Nie wiem, bo ja nie widziałam zdjęć z imprezy. A jak mi się nie będą podobać zdjęcia z imprezy?
To dostaniesz parola śmiertelnika z niezbędnika. Może ewentualnie nie być fotografa. Mamy aparat tam bardzo dobrej jakości. Można robić zdjęcia. Się w głowie przewraca, wiesz? Wiem. No. Wiem właśnie. Moi drodzy, jest taka sprawa, że te dwie kaczuszki nie mogły się znaleźć w piwnicy, ponieważ nie ma miejsca tam, w tamtej zamrażarce. Co ty dajesz? To daję właśnie. Tutaj Ewa wynalazła miejsce po wyjęciu dwóch... Czego to, co ty to wyjęłaś? Tak, dwie paczki pierogów wyjęła, mówi, zrobimy na obiad. Nie rób, nie dotykaj, bo mi ruszasz do niej, czy ja ci broję, jak ty nagrywasz? No. No, to uważaj sobie. No i taka jest sytuacja. Donia tutaj ze mną siedzi i zaraz jak się rozłączę, to dostanie... Nie, ja nie chcę. Parę lat nie dostanie grubo. A ja teraz idę po choinkę i będziemy choinkę ubierać. Dzisiaj w końcu chyba mi się uda ją przynieść i będziemy ubierać i światła i w ogóle i wszystko. Moi drodzy, zanim te wszystkie ozdoby tutaj... będzie wszystko poukładane ładnie w tym rogu, to ja zrobię, o tu Igor powyciągał tych, to ja muszę te lampki tutaj wszystkie ładnie powiesić, wszystkie cztery najpierw lampki zrobię, później choinkę odpakowywujemy i stroimy cały, kiedyś się mówiło pokój stołowy, bo był stół. Teraz jest salon, bo jest komuna się skończyła i wraz z końcem komuny odeszły, prawda, stołowe pokoje i zrobiły się ze stołowych pokojów salony. Też tak myślicie jak ja? No, to ja się biorę za te lampki. A oni tam w kuchni pierogi będą jeść. Ja tam nie jestem za bardzo za pierogami. My favorite holiday, it's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me, hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. No, to tutaj widzieliście. Jaśniej świecą niż tamte. Co nie, Donia? Wow. Wow, no właśnie. Tak świecą. Aż kurczę, może za jasno. No ale dobra, nieważne. Stoliki chyba dwa wyniosę stąd. Chyba, że jeden tylko zostaje, ten mały. Zobaczę jeszcze. Donię zaraz zaprzęgnę do roboty. Niech tutaj nam choinkę z Igorem ładnie robią. Żeby tak ogólnie było fajnie, nie? Moi drodzy, moi współbiesiadnicy tutaj nie chcą mi pomagać, więc będę musiał sam najpierw choinkę zrobić, bo... No nie mam tu pomocników, nie mam. Co ja mogę na nich? Co ja mogę? Igorek jedynie przyszedł i może mi pomoże, co? W czym? No, w choince. Nie. Też nie. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. How it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone. No, póki co wygląda tak. Igorek jedynie z całej tej rodziny mi tutaj pomaga.
Ale zaraz Ewę wezmę, zaangażuję. No właśnie. I troszkę jeszcze poprawimy. I później lampki znajdziemy, bombki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jedne lampki, tutaj drugie lampki i one są na choinkę. One są widać nowe. Chyba jedne mi gdzieś zginęły wcześniej, dlatego kupiliśmy w zeszłym roku te. I Ewa je założy, bo ona jest specjalistką od zakładania lampek, a później my z Igorkiem i z Donią weźmiemy i ustroimy choinkę w bombki, prawda? Nie jest tych chipsów. A widzieliście, jak się je chipsy, żeby nie przytyć? Każdego trzeba po prostu zważyć. Weźmiecie, zważycie, zero. Jak wam pokażę, że zero, to można jeść. I tak każdego i wtedy zero kilo zjecie. Tak jest właśnie. Ewa musi tutaj poprawiać, a ja tam muszę pieska chyba wpuścić, bo szczeka. To po co chciałeś wychodzić? Piesku, po co chciałeś wychodzić? Ładną mamy choinkę. Ewka, podoba ci się nasza choinka? Zawsze mi się podoba nasza choinka. To już jest nasza druga biała, ale w międzyczasie mieliśmy jeszcze dwie żywe. Dwie żywe mieliśmy, nie? Przerabialiśmy i żywe, jedną i żywą, i drugą, i nawet w doniczce jedna była tylko taka, ona ładna nawet była, tylko taka mała, nie? Mhm. Taka akurat nam się trafiła. Trafiła nam się mała, ale jak ją później Ewa ustroiła, to była ładna. No i tak, a ty przestań tu wyjadać, bo tylko wyjadasz. Bo ona nie dostała za dużo pieroga, nie? Tam trochę jej dałem. I też nie za dużo, bo ona nie może dużo jeść, bo jeszcze zgrubnie. Ona by chciała nasze jedzenie jeść, a przecież tak nie można. Właśnie. Pieski mają swoje jedzenie. O. Igor? Dobrze, i ta choinka już prawie lampki ma. Teraz postawimy ją na tym foteliku. To jest fotelik? Nie, to jest stoliczek. Na tym stoliczku, żeby była wyższa. I żeby się dużo prezentów o dużych gabarytach zmieściło pod spodem. Nie, Ewka? No jasne. No właśnie. Mówisz, że ładnie wygląda? Trzeba odejść tak dalej, żeby ją zobaczyć i poprawki strzelić rozmaite. Rozumiem. Miałem coś powiedzieć, ale nie wiem. Co ja miałem powiedzieć wcześniej? Nie wiem. Aha, mieliśmy, bo Ewa mówiła, że tak, czerwono-niebieska nie będzie choinka dzisiaj. Ja chciałem czerwony czubek, tutaj jest taki fajny. Zakładać czubek czerwony chciałem. Ale skoro będzie taka, więc założymy tą gwiazdę, nie? Taka będzie, no. Taka będzie? Mhm. Gwiazda w stronę nas, czy nie? W tamtym roku w nas. Gwiazda... W naszą stronę, w nas mówię. W tamtym roku gwiazda była oświetlona resztkami lampek. Tak. Ale było. W tym roku nie będzie. Nie będzie. Albo kupimy takie malutkie, są też, nie? Na są, na przykład na szopki takie małe. Mhm. No. I resztę dokończy roboty Donia, dlatego że ona tutaj bardzo ona tu się czeka. Bardzo się rwie do tej roboty. Czeka. No. Dobrze jest. No, tak jest. On tak powie i już jest dobrze.
sobie robić? Dobrze, moi drodzy, ja... Trójnik, to ja mam. O, to zostaw trójnik właśnie, nie wynoś. On będzie potrzebny. Słuchajcie, moi drodzy, ja jeszcze chciałem wam powiedzieć, że teraz tak, muszę jechać, bo Ewa zepsuła lampki, chciała, żebym jej przyniósł tą lutownicę, ale Ewa nie umie lutować, no to muszę jechać kupić i lampki, nie? Dobrze, że ty umiesz lutować. Co? Tata nie umie spawać. Jedziesz? Lutować też nie umie. Jedziesz ze mną? Czy będziesz nagadywał? Yeah. Będę nagadywał tylko. Nie no, pojadę. Dobra, to ja się tylko ubieram. Kupiłem nowe lampki. Te są trochę inne. A te tutaj nam się rozkraczyło i ciężko to, kurczę. I koniec tam. Nie mieliśmy knota do tego, do lutownicy. Tam knot. A, w dupie. Te myślę, że będą, wytrzymają dłużej, bo One specjalnie je tak robią, kurczę, żeby te, wiecie, się po pewnym czasie rozpieprzyły. Albo tu się rozpieprzają, albo tutaj, nie? Żebyś kupił nowe. No one tam dużo nie kosztują, tam 3 dychy, ale po co kupować co roku, jak można przecież ile się ich używa, nie? A te do wyrzucenia. O, i tutaj, wiecie. Wiecie, co ja kiedyś zrobiłem, jak chodziłem do 5 klasy? Nie mówiłem ci? Nie wiem. Włączyłem to do gniazdka, prawda? To był większy niż to, nie? Roztegowałem i tak czyk, zwarłem te przedmioty, znaczy te kabelki dwa i wtedy był wybuch. Ale przeżyłem. A rozumki są różne, nie? No właśnie. To nie jest tak, że ty się kąpałeś z grzałką? To też było, to była inna, to był inny incydent z kolei. Ona mówi, nie ma racji. Co mówisz, Igorku? Jak na niego mama czekała, to gnoja nie było. Tak. Ej, a on tutaj będzie stał, tak? Ewa mówi, że jak czekała kiedyś na Mikołaja, to gnoja nie było. Mama mówi, że Mikołaj też istnieje. No bo istnieje, a co? Ja to tak wierzę w Mikołaja, że masakra. Jak ktoś nie wierzy, to kim on jest? Ja wierzę bardziej. No, oświetl tą... szopkę. Jaką szopkę? No do Igora mówię. A, to kupiliście do szopki? Nie, z tamtego roku mamy to. Tak, to tamto jest z tamtego roku. Kurde. Dobrze, moi drodzy, teraz możecie zobaczyć ostatni raz ten burdel. Tutaj tą latarnię, co przyniosłem z dworu, to jest, mamy takie dwie, tu jest większa i tu jest mniejsza. I ona nam służy latem do czegoś innego, a zimą, prawda, tak jak jest teraz, to do czegoś innego. Ewa ją tutaj udekoruje odpowiednio. W jaki tam se sposób wymyśli. Choineczkę jeszcze dopieszcza. Okno wygląda tak, jak widzicie. Okno jest już w zasadzie zrobione, nie? Na zicher. To jest jedna z rzeczy, która jest zrobiona. No i choinka chyba tak troszkę już do brzegu jest. A wszystko, resztę pozostałe, to tam jeszcze nie wiadomo, czy będzie tak, jak tutaj jest. No tutaj to wiadomo, że coś będzie pozmieniane. Te wszystkie niepotrzebne rzeczy zaraz powynoszę, odkurzacz już przyniosłem, bo tutaj był taki kamyczek w tym i musiałem to odkurzyć. Tam jest szopka też jeszcze niedokończona, ale niedługo będzie dokończona, bo jeszcze takie jest oświetlenie. Tam są na drzwi... Dwa Jezusy w tej szopce, póki co. No, ale na drzwi, jak to się nazywają, watem, wieńce na drzwi właśnie. No i tak ogólnie, fotel nie wiem, może tutaj go damy, bo jednak bardzo dobry jest pomysł, żeby tam sobie usiąść. Jak ktoś czasami, jakby ktoś w ogóle, wiecie, tutaj przyszedł, to pierwsze co zrobi, to właśnie usiądzie na tym fotelu, bo będzie najłatwiej mu. No i dobra, no i tak, i na razie tyle, jak tu już będzie wszystko zrobione.